na zaproszenie członka naszego teamu, Maurizio. Znajdujemy się we Włoszech, na przepięknej wodzie. Jest to ulubiona woda Maurizio. Wędkujemy tu po raz pierwszy w życiu. Przyjechaliśmy w czwórkę tutaj z członkami naszego klubu Warmus Wajc. Właśnie w tym momencie, znaczy nie w tym momencie, godzinę temu mniej więcej Maurizio złowił przepięknego karpia. Znaczy, że przepięknego to zobaczymy, bo jeszcze nie widzieliśmy go. Z tego co on nam opowiadał, to około 25 kg luszczeń. Jest to w ogóle luszczenie, tak napomknę tylko między zdaniami, że luszczeni tu jest bardzo mało we Włoszech. Większość ryb tu się łowi pełnouskich. Także takie zaskoczenie, że po pierwsze to, że ryba jest złowiona w dzień, nie w nocy, bo większość brań, z tego co Maurizio nam opowiadał, jest łapanych tutaj w nocy. Ten wziął w dzień i dodatkowo jeszcze luszczeń. Jak Maurizio sam na siebie powiedział? Lucky loser, tak? Lucky loser. Maurizio wędkuje tutaj na tym stanowisku, na którym się teraz znajdujemy, to jest mniej więcej kilometr. Maurizio łowi sam ze swoim przyjacielem, którego nie znamy. Mniej więcej kilometr od nas. My musieliśmy tutaj dopłynąć, bo dał nam informację przez Facebooka, że złowił ładną rybkę. No zobaczymy, zaraz ją nagramy, sfotografujemy. No myśleliśmy, że poznamy jego przyjaciela, okazało się, że jego przyjaciel pojechał do pracy. Pojechał do pracy, nie ma go w tym momencie. My na tą chwilę nie złowiliśmy jeszcze rybki. Ale nam to nie przeszkadza, znaczy, że nie łowimy. Ryby złowiliśmy, tylko tyle, że nie udało się karpia złowić. Krasia i lina. Nie po to przyjechaliśmy do Włoch. Dwie nocki są już za nami. Mamy tutaj jeszcze dwie nocki przed nami. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na tą chwilę pomożemy Maurizio wyciągnąć tą rybkę. No i pokażemy wam ją, jaka jest, mam nadzieję, że zajebista. Maurizio wspomniał tutaj w rozmowach, że łowi się tutaj mało ryb. Tu nie ma dużej ilości ryb na tej wodzie, ale jak weźmie, jak jest branie i weźmie ryba, to jest duża szansa, że właśnie jest to 20+. Woda, może to będzie widać na filmie, bardzo czysta, głęboka. Łowi się tutaj na 10, 11, 12 metrów głębokości. Kamienista. Tak, dużo kamieni, czyściutka woda, przepiękna. Widać przepiękną panoramę gór. No nie wiem, czy teraz przy tym ustawieniach aparatu będzie to widać, ale na kilku fotkach na pewno wam pokażemy. Mamy troszeczkę problem tutaj porozumienia się z Maurizio, bo włoski to jest, nie jest naszą mocną stroną język. Po angielsku, po niemiecku troszeczkę, ale po włosku w ogóle. Ale się dogadujemy po angielsku. Zajebista ryba. Big mama. Gratulacion. Thank you. Grazie. Grazie. Jesus Christ. Ja mu zrobię fotkę telefonem w międzyczasie. Widzicie taką teraz fajnie Maurizio tutaj to pokazuje. Ryba się odwraca do góry nogami, żeby uspokoić. Się uspokoiła, jak za bardzo wariuje na macie. Widać tutaj we Włoszech też znają te metody. Ja troszeczkę wodą polejemy, bo taka jest troszeczkę spieniona i słucha delikatnie.
Masakra. Smile, Maurizio. Yes. Very beautiful. Yes. Very big. Yes, very big. And yes. Color. Okay. Yes, perfect. The red. For crostacei, gamberi. Mm-hmm. Okay. Jest. Trzeba będzie odjąć. Odjąć worek? Odjąć worek, bo nie wiem, ile ten worek waży. Zważymy go później. Mhm. Waga jest wyzerowana. Odejmiemy worek za chwilkę. I właśnie na takie wyprawy się przyjeżdża do Włoch, aby przeżyć wspaniałą przygodę. Okej, okay, okej. Okay. A my pewnie, Adam, wrócimy bez brania do Polski, znając życie. Ile? Nie wiem, moment. Moment. Weź. Together. Together. Weź rękę. Poczekaj, jak to jest? 25, 26. 25, 8, 900. Mhm. Minus worek. Okej. Okay. Idę. Co mówił, że nie walczył dużo, nie? Ten karp. Moim marzeniem jest złapać takiego. Adam, dzisiaj w nocy. No, wiesz. Wcale nie musi dużo walczyć. Także przyjeżdża się tu na ryby, gdzie się robi jedno, maksymalnie dwa brania przez całą zasiadkę. Nie ma tutaj dużo brań, ale jak jest branie, to konkretne. I trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest woda, która ma 5-10 hektarów, tylko tak. Zbiornik. Potężna woda. Dokładnie. I z tego, co nam Mauricio powiedział, głębokość, z której została złapana, to jest prawie 9 metrów głębokości. I na takich głębokościach to się najczęściej wędkuje. Pokaż wytek teraz na Mauricio, jak się żegna ze swoją zdobyczą. Także odwiedzimy Mauricio jeszcze nie raz pewnie, bo woda nam się bardzo podoba. Jeszcze tutaj nam kolega pozuje. Przepiękna ryba. No i trzeba zaznaczyć, korzystając z okazji, że tutaj nas jeszcze chyba oglądacie to, ten film, że Mauricio tutaj ma rekord tej wody. Prawie 30 kg. No jak ta woda czysta, jak? No, tu na 5 metrach widać dno. Dobrze pójdziesz, prawo ja tam łowię. Bardzo very good. I understand. Tam są nasze stanowiska, niech tam płynie. Mam nadzieję, że teraz Mauricio nam pokaże zestaw, na który został złowiona ta ryba. Mauricio, show me boilers. You need boilers. Yes, yes. Widzicie, punkt G 20 mm podpięty pop-upem skorupiaki 15 mm. Bardzo mały haczyk, kształt haczyka taki jak lubię. Super. Super. Fantastic boys. Thank you.
Terpów!